PiS złożyło projekt rezolucji w sprawie aborcji. Znane szczegóły. PiS wychodzi z własną rezolucją w sprawie aborcji. PiS złożyło własny projekt rezolucji w sprawie aborcji, w którym wskazuje, że sprawa należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, poinformowała we wtorek 24 listopada europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. W środę Parlament Europejski ma dyskutować na temat prawa do aborcji w Polsce w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek eurodeputowani mają przyjąć rezolucję w tej sprawie. Przygotowany przez grupy lewicowe projekt wskazuje, że ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje tego typu zabiegów, a jedynie spycha je do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji. Europejska Partia Ludowa, która wahała się w tej kwestii, ma poprzeć rezolucję, mimo że nie podobały się m.in. proponowane zapisy dotyczące harmonizowania prawa do aborcji na poziomie europejskim. PiS odżegnuje się od tego tekstu. Wiśniewska: złożyliśmy alternatywną propozycję. Złożyliśmy alternatywną propozycję. Wskazujemy w naszej rezolucji, że kompetencje, które nie zostały przekazane Unia Europejska w traktatach, są kompetencjami państw członkowskich, powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej Wiśniewska. Zdaniem eurodeputowanej PiS, która jest koordynatorką ECR w Komisji Praw Kobiet, najwyższy czas, by ci, którzy nawołują do przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej, wreszcie sami zaczęli to robić i trzymali się traktatów. Zwracamy uwagę na taki fakt, że ci, którzy jeszcze niedawno krzyczeli „Konstytucja, konstytucja”, dziś są oburzeni na werdykt Trybunału w Polsce, oświadczyła polityk. W ocenie deputowanej ponoszenie tematu aborcji w Parlamentu Europejskiego w czasie pandemii jest podburzaniem do protestów w Polsce. Dodała, że debata Parlamentu Europejskiego będzie wpisywała się w zaognanie konfliktu i na pewno nie będzie tonowała nastrojów. Ten spór się przeniósł na grunt Parlamentu Europejskiego z kilku przyczyn. Europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa uważa, że mamy do czynienia z inżynierią, która obliczona jest na to, żeby toczył się duży spór ideologiczny i ścierały się ze sobą dwie cywilizacje. Ten spór się przeniósł na grunt Parlamentu Europejskiego z kilku przyczyn. Być może ci, którzy zaprojektowali te inne dyskusje, mają na celu skruszenie naszego stanowiska, mówiła, odnosząc się do sprzeciwu Polski i Węgier w sprawie powiązania budżetu Unia Europejska z praworządnością. W środę demonstracja. W środę przed Parlamentem Europejskim zaplanowana jest demonstracja, która ma być wsparciem dla kobiet w kraju. Stowarzyszenie Polek mieszkających w Brukseli, LS Sans Frontieres, zaprosiło do wzięcia udziału nie tylko aktywistów, ale też eurodeputowanych. Przewidziano też happening, nie meszaty królowej. Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego ma się pojawić 10 kobiet, ubranych w białe szaty, z wiankami na głowach. W ten sposób osoby różnych zawodów, pochodzące z różnych grup społecznych, mają wyrazić swój bunt przeciwko zamachowi na ich wolność, jednocześnie żądając bezwarunkowego respektowania praw kobiet. W belgijskiej stolicy w ostatnim czasie odbyło się już kilka demonstracji przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego w Polsce. Zbierało się na nich od kilkudziesięciu do kilkuset osób.